Wiesz, ja ci zaśpiewam taki bilet, to tam kosztuje chyba, No nie? właśnie dlatego ja nie nadużywam tam pomocy. Nie nadużywam. Ja nie chodzę na tak. O, ja to Rysiek to by tak chodził, no, ale ja Tylko ty chcesz grzeczy nie tak wejść. grzecznie, no, a No, przecież że mogliby wpuścić. i tak, No. nigdy nie powiem, że wszystko, że to. A co się wydarzyło na przykład wczoraj na festiwalu Pendereckiego, czy No coś? było tragicznie, bo przede wszystkim nie zaczął się o 8, tylko wpół do 8. O. Ja byłem na filmie w Muranowie, Mhm. był śnieg, zawierucha. Jak dotarłem do filharmonii, to już było za 15:09. Chyba były jakieś przemówienia tego Komorowskiego, a filharmonia była więzioną twierdzą. I ten portier powiedział, że on nie może podejść, bo musi tu pilnować, żeby ktoś się nie wkradł. Za każdym razem była przerwa, wyobraź sobie. To zamykał drzwi na klucz, a później jakieś numerki rozdawał tych, co się na papierosa. Takie, wiesz, jak w więzieniu. No tak. Tak wypuszcza, wpuszcza, No tak, żeby kto niepożądany, nie jak u ale tych Żydów, można dziewczyna było łatwo niezwykłe wejść. szczęście, dziewczyna też taka zrezygnowana, No. ale niezbyt rozmowna, bo czemu tam A może tak. zrezygnowała, trzeba było łapać tego. I nie, ona właśnie no, była sprytniejsza niż ja, bo ja się pytałem, ale ona jeszcze bardziej chyba chciała i się kogoś zapytała. I on mi dał to zaproszenie. Ja się ucieszyłem, mówię, czy to na dwie osoby. Niestety na jedną. No to znowu mówię, portierowi, czy jednak. A on mówi, że to Komorowski. No i tak w kółko. I nagle wychodzę, taki zrezygnowany. No nie udało się. Patrzę, a ten cały koncert jest powtórzony dzisiaj. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Ale żeby nie przedobrzeć, to już po prostu tak. A już wiem, co zrobię. To się przyda. Na szybko, na to później mam zgodę. Puszeczek.